Śnieżyca w Szczyrku i mniej narciarzy na stokach. Ogromnych kolejek i korków na drogach dzisiaj nie było, choć nie brakowało turystów nawet za granicę. Droga do Szczyrku była dobra. Pierwsze dni po poluzowaniu obostrzeń przyciągnęły tłumy narciarzy. Choć jak widać, z dnia na dzień zainteresowanie nie jest już tak ogromne. Mimo to właściciele stoków i okolicznych biznesów nie powinni narzekać na brak klientów. Ogólnie u góry wieje, ale warunki są rewelacyjne, powiem szczerze. Dużo ludzi? Jest trochę ludzi, ale ogólnie się dobrze jeździ. Dobrze ma być też dla miast żyjących z turystyki, głównie tej zimowej. Dziś w iście zimowej aurze przedstawiciele 12 gmin odebrali czeki z rąk marszałka województwa śląskiego. Wszystko w ramach śląskiego pakietu dla turystyki, który ma być formą rekompensaty dla gmin za utracone dochody budżetowe. Największe pieniądze trafiły do Wisły i Szczyrku po 2 miliony złotych. Ja się cieszę, że pan Antoni dzisiaj nie ogłosił stanu klęski żywiołowej, więc ogólnie myślę w dobrych humorach. Żartem pół serio, panie burmistrzu. Najważniejsze jest to, że dzisiaj samorząd regionalny i lokalny jest razem. Ale to nie jedyne pieniądze, jakie wkrótce na walkę z kryzysem w związku z koronawirusem przekaże województwo. Chodzi o 77 milionów złotych. Ogłaszamy konkurs związany z działaniem 3-2 dla przedsiębiorców do dostosowania się do tych realiów covidowych właśnie dla branży turystycznej. I konkurs powinien ruszyć w marcu, aby odpowiednio zaplanować te działania w drugim kwartale tego roku. Pieniądze otrzymały także m.in. Stebna, Brenna, Ustroń czy Jeleśnia i Bielsko-Biała. Burmistrzowie się cieszą, ale mówią wprost, to ciągle za mało. Nauczono mnie, że za wszystko trzeba dziękować, co się dostaje. Na pewno w jakiś sposób rekompensuje to, ale tak powiedziałem, my największe problemy dziś mamy z wpływami bieżącymi, bo te 1 600 000, które tutaj zwolnimy przedsiębiorców, tyle nam będzie brakować w bieżących wpływach, a w związku z tym na bieżące wydatki, typu odśnieżanie, oświetlenie, jak widzimy aurę, tych środków trzeba, nie starczy już, to już dobrze wiemy. Rząd może też niedługo wprowadzić na nowo obostrzenia związane z epidemią, co ponownie uderzy finansowo w gminę.